Witam Was, moi kochani, ja jestem Krynio i zapraszam Was na kolejny odcinek Od Farmera do Ranchera. Zaczynamy tak, jak skończyliśmy poprzedni odcinek, czyli na sklepie. Tutaj musimy się, o, właśnie, wsadzić do naszego traktora i ponieważ obiecałem Wam, że zacznę czym innym niż żniwami, więc tutaj próbuję to zmienić teraz. Dobra, objadę sobie dookoła. Dookoła sobie objadę i zacznę, myślę, od tej strony. Załadunek. Cyk, poszło. I ładujemy wapno. Moi drodzy, ponieważ mamy tutaj dwa pola, 19, 17 do wapnowania, 17 jeszcze nie jest skończona, ale później, że tak powiem, będę starał się dokończyć koszenie soi. Patrzę, czy są misje. Na razie nie ma nic, co by mnie interesowało, więc dosypujemy wapna. Mam nadzieję, że uda mi się do pełna ogarnąć. Dobra, już nie wysiądź, tylko syp wapno. To będzie 8. Ile on ma pojemności? Chyba 8. Albo 8 z haczykiem. No, 8 z haczykiem. Dobra, bierzemy pełne 8. Myślę, że wystarczy. Czekajcie, wydawało mi się, że... Aha, dobra. Plandeka zaskoczyła, chwilę jej to zajęło. I jedziemy, moi drodzy, na pole numer 19. Będziemy rozrzucać wapń. I myślę, że już dzisiaj, zanim skończę koszenie, to rozpocznę już, że tak powiem, siewy, ale chyba z pomocą pracowników. Dobra, przykryliśmy sobie ładnie, nie będziemy tego... Dobra, włączamy rozrzutnik wapna i lecimy na pełnej. 22 może z nim jechać, ale zapierdziela. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz sprawdzę. No właśnie. Nie to miałem zrobić. Tutaj miałem obniżyć. Kurde, klawisze mi się miał. Miałem zmniejszyć ilość wysypywanego wapna. Żeby jednak na trochę mi to wapno starczyło. Dobra, jak to wygląda po pierwszym przejeździe? Nie ma tragedii. Lecimy z drugim przejazdem. I chwila, moment, będzie nawiezione pole wapnem. Myślałem, że to będzie troszkę dłużej schodzić, ale nie idzie źle. Także nawet w miarę to się udaje, bo rozsypię tutaj wapno, pojedziemy na pole 17. Czekajcie, to już zacznę sobie z drugiej strony też trochę. Pojedziemy na pole 17 i tam zostawimy rozrzutnik. A no i świetnie to wygląda.
druga strona też fajnie nawieziona, dobra. To był jakiś omijak? Nie, wszystko ogarnięte, dobra. Także ogarniemy sobie tak, od boku do boku. Aby było wygodniej mi na razie obracać. Sobie ładnie wapnem nawiozę całe pole i będzie już przygotowane do siewów. Ponieważ mam siewnik, który może chyba bezpośrednio wsiać. Także nie będę tutaj się wdawał w jakieś kultywatorowanie, nawet po wapnie. Myślę, że a tyle to jest gra, że nie trzeba jakoś specjalnie szałowo to jeszcze raz uprawiać. W sensie, żeby to przejechać kultywatorem i wtedy siać. Nie będzie tutaj żadnej rośliny, która akurat wymaga, czyli ani słonecznika, ani kukurydzy. Choć zastanawiam się nad tym małym polem, ale na razie sobie odpuszczę i po prostu te dwa pola zasieję soją. A tak, na 18 jest jęczmień, a na polu numer 17 damy 20-19 będzie soja, 18 mamy jęczmień. I na polu numer 17 zasieje rzepak, także myślę, że powinno to się w miarę ładnie zgrać. Trochę chyba za duży nakład, ale nie będzie omijaków. Nie ma problemu. Zobaczymy, na raz tego nie wezmę chyba. O, prawie. Nie jest źle. No jestem zszokowany, że tak szeroki ma mimo wszystko rozrzut ten rozsiewacz. No niby w teorii 24 metry. Nie porównałem, nie wiem czy on ma te 24, ale ile by nie miał, to i tak jest fajny jak na początek. Bardzo mi się podoba, robi fajną robotę. Dobra. I mamy teraz pole 19, tu gdzieś jakiś niedobitek jest z tej strony, gdzieś tu nie doszło. Aś tu coś, jakiś pojedynczy element. Dobra, wszystko ładnie. Pole świeżo zasiane, więc nie będziemy przez pole jechać, objedziemy dookoła. Dużo tego wapna nie poszło, to jest akurat fajnie. Tam jeszcze mam jedną paletę z wapnem mam, także nie ma tragedii. Ja sobie tutaj podjadę, na razie go tak na środku wypnę. Także nawet to w miarę poszło. No i dobra, zwapnujemy sobie chociaż tutaj część tego pola. Widzicie, jeszcze kawałek tej soi został, ale to już myślę, jak tu powapnuję i przygotuję pod siewy już tak ładnie, to już wtedy zacznę kończyć to i mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj naprawdę zakończyć to koszenie tym kombajnem, bo już swoją, że tak powiem, swój limit mojej cierpliwości wyczerpał, ale no niestety trzeba to skończyć. Obiecałem, że będzie pierwszy sezon żniwny i muszę się postarać tego dotrzymać, bo ja już bym go zmienił i wjechał nowym kombajnem, to dokończył, żeby było szybciej. Ale dobra, wytrzymam tyle i postaram się to dokończyć tym kombajnem już.
No, spory rozrzut ma, naprawdę. Jak na taki mały ten, no to rewelka. Kto wie, czy na dłużej nie zostanie ze mną ten rozsiewacz. To jest fajna modyfikacja, powiem wam, moi drodzy, ponieważ koszty nawozów, wapna naprawdę są spore, jeżeli się nie zmniejszy tego. A mówię, już przetestowałem to na kilku tych, nie zauważyłem, bo nie robiłem żadnych testów, ale skoro farming to wykrywa i nie jest to jakieś odczuwalne w plonach, przynajmniej dla mnie, ja tego jakoś super nie spostrzegam, że jest duża różnica, więc wolę, żeby tego wapna czy nawozu szło mniej i żeby można było, no, zaoszczędzić choćby i na tym troszkę. Dobra, prawie sobie na pole wjechałem, tak pomiędzy poszedłem. Dobra, jedziemy. Posypiemy ładnie, ale będziemy mieli też spory kawałek 17 już nawieziony. I też dość szybko z nim jedzie, bo 22 na godzinę. No tutaj już widzę, czuję lekki ból, bo pod górkę trzeba wjechać. Ale twardy jest wędzior, nie daje się. No i fajnie przy fędzie ten nagromadz wygląda, także naprawdę jestem zadowolony z niego. Robota robi świetną. No co, to będę starał się jak najszybciej siewnik zmienić, bo siewniki muszą być duże, żeby te sezony żniwne dużo szybciej się zaczynały. A na razie muszę wykorzystać, co mam. Dobrze, że już mam bez... Udało mi się od razu zmienić, że mam bez tego podsiewacza, bo to jednak robi robotę. No i tu mi taki pasek zostaje, ale dobra, zaraz raz, dwa opierdzielam i będzie już ładnie zwapnowane. W lusterkach coś tam widać, szkoda, że nie widać szerokości, jak on rozsypuje w środku. No ale dobra. I lecimy. Widzicie, moi drodzy, jak sprzęt jest w miarę, no to to idzie. I wapnowanie nawet to chwila, moment i proszę. Dwa pola prawie wapnem rozsypane, a to koszenie to jest... Dobra, jak to wygląda? A tutaj gdzieś jest jakiś ten, ale to chyba widzę. W którym miejscu? No dobra, to już cofnij, jak już cofasz. Jeszcze gdzieś uparcie. Tu jest ten kawałek taki. Został jakiś taki kawałek dziwny, ale dobra, mniejsza o niego. Nie będziemy już marnować to wapna. Tutaj cofniemy sobie do końca pola, ustawimy sobie tak, rozrzutnik, rozsiewacz, jak kto woli, rozsiewacz bardziej. Dobra, mamy tutaj naszego nieszczęsnego New Hollanda. Bierzemy się za robotę, bo naprawdę szkoda czasu.
Mam nadzieję, że uda się to już skończyć, bo naprawdę. Niemożliwy jest ten New Holland, po prostu niemożliwy. Wkurza mnie bardzo. Jedź, dlaczego nie jedziesz? Wkurza mnie bardzo, ale no cóż. Zasuwamy. Zobaczymy, ile tej soi. Ile jej tam wysypałem? Chyba dwa zbiorniki. No. Jak tutaj będą cztery zbiorniki soi, to nie chcę myśleć, ile będzie rzepaku. Bo pole było niezwapnowane i raz tylko nawiezione, więc jak będzie dwa razy nawiezione, wapno już rozsypuje, to jestem bardzo ciekaw, ile tego będzie. Kombajn pełną parą sobie jedzie. A idzie mu to jak krew z nosa, naprawdę. Ja rozumiem, że 10 na godzinę, ale jakoś słabo to widzę też żniwa tym kombajnem, bo mówię. No trzeba to skończyć, bo nie ma wyjścia. Mam go już po kokardkę, moi drodzy. Mam nadzieję, że szybko uda mi się ogarnąć temat z tym kombajnem. Dopóki mam kasę, oczywiście zakupię sobie nowy kombajn. Bo przyda się na pewno, wstawię do garażu. Będzie na następny sezon, bo już mówię, będę po sezonie żniwnym, a może u sąsiadów się coś trafi, więc przetestujemy kombajn wtedy u sąsiadów na jakiejś misji. Także zobaczymy. No kurde, jak to idzie. Dobra, wystaw rura. Jest nadzieja na zbiornik. No jeszcze nie tutaj u góry na przejeździe. No nic, trzeba będzie przekombinować. Moi drodzy, na razie tak nagrywam te odcinki troszkę do przodu dla was, ponieważ wiem, że później praca mi nie pozwoli na to, żeby nagrywać je systematycznie. I tak chciałbym, żeby ta seria od farmera do ranchera pojawiała się 3 razy w tygodniu. Więc mam nadzieję, że nie obrazicie się na mnie, że będzie to w miarę. W międzyczasie postaram się, żeby może ze Stanchi jakieś odcinki się pojawiły. Bo tam jednak progres też już się zrobił. No i sporo tego już porobiłem, także też tam parę odcinków nagram. Ale mówię, tam już tyle godzin mam spędzone, że więcej czasu poświęcę tej serii i być może uda mi się ruszyć z drugą serią, to wtedy zamiast Stanchi po prostu te 2 dni w tygodniu będzie się pojawiała druga seria.
Jeszcze nazwy dla niej nie mam. Muszę to wymyśleć, wykombinować, bo mam fajną. Wydaje mi się, że mam fajną mapkę. Muszę ją tylko posprawdzać, żeby wszystko było jak ma być. I ta mapka była fajnie do grania. Dobra, tu mamy Fenda. Wsiadamy, odpinamy agromasza, jedziemy po przyczepkę. Dobra, cofamy, przyczepa, przyczepa. A mam 11 ton, plandekę odkrywamy. Wsypiemy kolejny, to będzie już prawie 17. Także już wynik soi fajny. Trzeba ją jeszcze tylko do końca skosić. I chyba zasiew zacznę od tego pola. Także zobaczę, jak to będzie wyglądało, bo taki jest wstępny plan. Już wszedł na obroty, wysypuj do końca i jedziemy, bo szkoda czasu. Jeszcze musisz dzisiaj do sklepu dojechać. O, lekki omijak mi się trafił, ale to nie problem. Powiem wam, gdybym nie nagrywał tak jak to właśnie zaproponowałem i tak jak chcę to zrobić, to i tak bym siedział nad tą serią, to wszystko pomijał, bo nie wszystko jest ciekawe, atrakcyjne, ale jednak postanowiłem, żeby ta seria wyglądała tak, a nie inaczej, więc myślę, że powinno to się, może nie wszystkim to się spodoba, ale naprawdę tutaj widać całą jakby filozofię farminga tej gry, na czym to polega i jak to wszystko powstaje, jak można zarobić kasę. Oczywiście plan na zarabianie kasy jest, nie tylko zboża, ale to muszę troszkę pożniwować, kasiory zarobić i wtedy jest plan na wzbogacenie się. Oczywiście to troszkę zajmie, ale myślę, że znowu mi jaka zostawi, kurde. Trzeba będzie to podokaszać. Tego pola tutaj jest jednak kawałek. Trochę już skosiłem, niewiele zostało, więc mam nadzieję, że uda mi się to w miarę ogarnąć i pokosić do końca. Ściągałem parę fajnych modyfikacji, które mam nadzieję pomogą mi się po zakupie jednego obiektu fajnie wzbogacić. Ale zobaczymy, czy co tutaj sobie wytnę poprzeczniaka. Tutaj ten kawałeczek dokosić. O właśnie. I zasuwamy na pełnej. Trzeba to pokończyć, bo naprawdę to jest wszystko.
No i koszenie, 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 jeszcze raz koszenie i widzicie, schodzi to jak cholerka. Ale mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć. Co tu się dzieje z tym kawałkiem, że to tak protestuje? Ale dobra. Już bliżej jak dalej. Mam nadzieję, że jeszcze parę chwilek i będzie po soi. Tam już mam trzy zbiorniki. Myślę, że będzie czwarty. Jakby było jeszcze trochę ponad cztery, to by było już całkiem fajnie. Bo i tak jest fajny plon jak na takie nawiezienie tego pola, więc dawaj New Holland, dawaj. Idziemy, ogarniamy. Dobra, jeszcze myślę, że z raz, dwa, trzy, cztery. O, z pięć przejazdów poza tym i powinno być już po sprawie, bo po prostu to jest. Sami wiecie, co to jest, już to nieraz mówiłem. Więc mam nadzieję, że już ku końcowi. Się to ma i będzie można zakończyć żniwowanie tym kombajnem. Mam nadzieję, że już kolejny kombajn dużo lepiej się będzie spisywał i że będzie można też od czasu do czasu jakąś misję u sąsiada wykonać. O, sypnąłem trochę na pole, ale dobra. Sieczka na polu to nie będzie tragedii. Gorzej, gdyby słoma leżała, ale pół zbiornika. Myślę, że nie będzie aż tak tragicznie z tą soją. Myślałem, że gorzej wyjdzie. Kurde, przepraszam. Liczyłem, że uda się chociaż tyle, żeby było co pszenicy, a pszenicy było 19 ton. Także myślę, że już jest, tam było 16, już jest 19, także jeszcze trochę tej soi będzie. Więc nawet po 1800 z haczykiem, co tam była cena, żebym ją sprzedał, to i tak fajny wynik. Także na razie się wstrzymam. Soja pójdzie w silos. Zobaczymy, może się pojawi cena na soję później. I tutaj będzie jeszcze jeden przejazd plus ewentualnie jakaś poprawka. Także
że widać już koniec, moi drodzy, koniec tych żniw, bo to po prostu... O, czyli jak tak sypie, to będzie jeszcze jeden zbiornik, cztery zbiorniki. No, tragedii nie będzie, bo myślę, że do pełna go nawet nie nasypię. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało zaraz. Męka, męka, męka pańska. Dobra, lecimy. Nadzieja na dwa przejazdy tylko, więc... Sypiemy pełną parą. Bo wreszcie, nareszcie widać koniec. Już to jest... Kosze, kosze i kosze i końca nie widać, no kurczę. Czemu to tyle schodzi? O, tu już wziął prawie na raz. Weźmiesz. Uda się to na raz. No tu zostanie jeszcze mijaczek, ale dobrze, bo tutaj mam do poprawienia troszkę. Dobra. I jeszcze ten kawalątek i jedziemy już w ostatni pokos. No. Dobra, teraz już musi to zabrać. Dobra, skoszone. Tu zaczniemy. W tym miejscu już opuścimy i... No nie będzie czwartego zbiornika do pełna, ale nawet gdyby to i tak, kupiłem to pole już z soją, więc zwróci mi się kasiora. Drugie pole kupiłem z jęczmieniem, więc jęczmień powinien ładnie sypnąć. Tu na wpływ akurat nie miałem nawożenia na tym polu, ale na tym drugim sąsiadowi raz na opryskałem nawozem. Teraz będę mógł sam to nawieźć, także myślę, że nie będzie tragedii. Dobra. Wyłączamy i wreszcie koniec. Moi drodzy, wreszcie skończyłem kosić tym kombajnem. Po prostu... Aż mi się coś robi. No i dobrze. Wychodzi teraz z tą soją, bo tu jest 16 ton. W zbiorniku jest 4 tony chyba z haczykiem, także myślę, że 20, 21 prawie będzie. To nie powinno być źle. Sprawdzę sobie misję. Nie mam. Tu ten zbiór plonów, pole numer 1, ale ono jest daleko. To mnie zastanawia. Pole numer 5, zbiór plonów tak samo. Na razie wam jeszcze nie zdradzę. Poczekam, aż kombajn tutaj się doczłapie do sklepu. Dlatego najpierw jadę, wysypię soję, odstawię
Odstawię, moi drodzy, przyczepę do garażu i zajmę się nawiezieniem pola dalej wapnem. Muszę rozsypać wapno do końca. Muszę sobie taką dróżkę tu zrobić chyba. On wysypuje mi na lewą stronę. Dobra. Otwórz plandekę. No i będę miał prawie 30 ton soi, jak dobrze mniemam. Sprawdźmy to. Soja. No, zobaczymy, ile będzie. Pięknie. Parę kilogramów więcej jak pszenicy, ale no, podoba mi się to. Dobra, przykryłem. Teraz by pasowało tak, ponieważ kultywatora nie będę za szybko używał, więc zrobię tak, szybko do garażu. Sobie obrócić kamerę. Dobra, jak to wygląda w tym garażu? Mam nadzieję, że przyczepą. Nie wjechałem w kultywator. Akurat idealnie się to tutaj zgrało. Na szybko mam to bieganie ustawione. Dobra, wychodzę z garażu. Teraz udam się szybko do kombajnu. Składaj rurę. Złóż kombajn. Jedziemy do sklepu. Sprzedać dziada, bo już nie. Już po prostu nie daję z nim rady. Przyjadę, nawiozę do końca to pole wapnem i dopiero na sam koniec go sprzedam. No paczek, stop tam masz ty, ciulu ty. Ja byłem na pierwszeństwie, no co za cham bezczelny. Wziął mi, wyjechał, ty do sprzedania idzie, już mi tam koło wgiąłeś. Ty chamie jeden. No co za brutal. Kierowca pierwsza klasa, podjeżdża, hamuje, podjeżdża, hamuje. No po prostu mistrz świata kierownicy. Co ja ci poradzę, że on tylko 25 jedzie. Betoniusz jedzie. Trzeba się z nim minąć. Dlatego potrzebny mi jest do większego headeru chyba wózek. Tego nie sprawdzałem, więc będzie spontan z wózkiem. Co mnie śledzisz? No i znak trafiłem, dobra, trudno. To wliczone w koszty. Dobra. Przenosimy się z powrotem do Fenda, moi drodzy. Jedziemy na pole dokończyć wapnowanie. No i następny odcinek to będą chyba same siewy.
Jak nie, mam nadzieję, że w jednym odcinku ogarnę, chociaż myślę, że będzie ciężko. Mam nadzieję, że się jakieś misje pojawią. Będzie to troszkę można ogarnąć. Nie to chciałem. To chciałem, czas na 5. Stawmy się pod niego, dobrze. Dobra. I lecimy na pełnej. Trzeba nawieźć do końca to pole wapnem. I będzie można rozpocząć siewy na polach. Dobra, zacznę chyba tutaj, bo to jednak jest największe moje pole na razie. Tylko mijak nie wyszedł żaden. Także tutaj ogarnę sobie. Wapno. I myślę, że jak ogarnę wapno, to będę mógł już spokojniej, że tak powiem, trochę spać. Bo jednak to będzie już połapane. I zostanie tylko to wszystko zasiać. No dobra. Jak to idzie? W miarę równo. No nie ma tragedii. O, trochę se na pole wjadę, tak przy miedzy ujeżdżę. Tak, z wapnem, jak już widzieliście, idzie dużo szybciej, także chwila, moment i będzie pole nawiezione wapnem, także nie będzie tutaj żadnych większych problemów z tego tytułu. Dobra, idziemy, zrobimy tutaj od tej strony. To jest robota, chwila, moment. Mam nadzieję, że sianie też jakoś w miarę pójdzie. Nie trzeba będzie jakoś super poprawiać. A to wszystko się okaże. Bo myślę, że siewy już zaczniemy w następnym odcinku. Może się uda jeszcze na raz, ale widzicie, wapna nie idzie zbyt dużo. Także przy mniejszej ilości wysypywanego wapna, bo to jest 3 razy mniejsza, bo daje 100 litrów na hektar, a nie, no to jest w litrach, ale to powiedzmy 100 kg na hektar, a nie 300, to na pewno jest to różnica, że 3 razy mniej daje. A efekt powinien być taki sam, bo skoro odczytuję, że wapnowanie jest, to powinno być ok. Bo mniej się już nie da. Tylko ta modyfikacja, moi drodzy, jeżeli ktoś się wgrywa i ma już zakupione sprzęty w postaci rozrzutników, opryskiwaczy czy rozsiewaczy, to na początku wam pokażę, że każdy z nich ma 0, więc musicie od razu wejść sobie w funkcję i to poprzestawiać. No i dobrze, mamy nawiezione ładnie. Jedziemy, rozrzutnik nawozu wstawimy do garażu. Muszę pomyśleć coś nad karszerkiem, bo warto byłoby te sprzęty myć, ale to myślę, że już
o pracach polowych, po zasiewach, coś wykombinuję. Dobra, wyjeżdżamy na drogę, na przełaj trochę. Dobra. Gdzie by ciebie tutaj wstawić? Myślę, że otworzymy tą bramę. I jeszcze otworzymy tą. Nie skręcaj tak mocno. Dobra, obrócimy sobie kamerę. Przybliżymy. Ten by mógł stanąć troszkę inaczej. Ten fędzior, ale dobra. Dobrze, moi kochani, na razie mamy tutaj sprzęty pochowane. Dobra, i teraz jesteśmy w kombajnie. I tak, mamy nawiezione, nie mamy zasiane nic poza polem numer 18, więc tutaj trzeba będzie to zasiać. Tutaj takie plony były, więc teraz tak, sprawdźmy ceny. 1830, czekajcie, sobie to popiszę troszkę, bo to mamy za soję 1838. Dobra, to jest cena taka w miarę. Na słonecznik mamy 1317. Ok, rzepak na tą chwilę 1310. Dobra, czyli porównywalna cena ze słonecznikiem 1130 na owiec i rośnie, ale dobra. To jest też dobra cena. 783 mamy na jęczmień. I mamy 782 na pszenicę. Kukurydza jest w cenie 786 najwyższa. Dobra, sprawdźmy teraz tak. 294 mamy, 294 mamy buraka, nawet 95 już, ale dobra, to detal. 345 na razie. Dobra, ziemniaki. Słoma była po 60. Sprawdźmy jeszcze tak. Jajka, najwyższa cena na jajka 3,240, 49 i mleko 1504. Dobra, to są takie orientacyjne ceny. Zawsze sobie spisuję z pierwszych najwyższe, żeby zobaczyć, co tam będzie. Mamy nawożenie ładne, zbiór plonów. O kurde, to będzie ciekawa misja. Pole numer 10. O kurde, ale zbierania. To 20 parę tysięcy, ale to jest misja na kilka odcinków. Tu mamy zbiór plonów, tu mamy nawożenie. Na polu numer 7. Pole numer 7 jest tutaj i... Moi drodzy, robimy tak.
przyjmij kontrakt, to już od razu będę to realizował w tak zwanym trakcie na początku następnego odcinka. Teraz tak, wchodzimy. Sprzedajemy bez naprawiania. Tutaj też 84 tysiące. Kurde, 100 tysięcy dostanę za ten kombajn, także moi drodzy, 110 nawet. Rewelka. Po prostu. To ja jeszcze muszę tutaj sobie tak wejść, dobrać kredyt. Pożyczam do 300 tysięcy. Myślę, że wystarczy. I teraz tak. Muszę się udać do sklepu. I moi drodzy, zaczynamy od kombajnu. Ponieważ ten mnie już wkurzał totalnie. Że aż coś i... Ten Russell Marsh nie podoba mi się, ale w porównaniu do tego, żeby nie mieć od razu John Deere'a, bo plan był w pierwszej chwili na John Deere'a, to wymyśliłem sobie, że żeby nie cofać się w rozwoju z John Deere'a i dobierać drugiego jako Massey'a, więc wezmę sobie najpierw Massey'a, potem może tego John Deere'a przeskoczę i pójdę większe, może tego John Deere'a kupię, zobaczymy. W każdym razie pierwszy kombajn zaraz po New Hollandzie, na, że tak powiem, dobry rozwój i praca na moich polach będzie ten oto Massey Ferguson, ładny taki czerwoniutki na szerokich kołach. Kupujemy oczywiście Massey'ka. Wstecz teraz potrzebujemy do niego żniwiareczkę. Moi drodzy, jest żniwiareczka i żniwiareczka do Massey'a, moi drodzy, 7,6 metra, proszę, piękna żniwiareczka, też ją oczywiście kupujemy. Ok, czego nie sprawdzałem, to już wam mówiłem wcześniej i robimy tak, wózki do naczep. Do żniwiarki. Tu nie ma żadnych długości. No tak właśnie się zastanawiam, czy mnie tutaj wejdzie ta żniwiarka. Ale myślę, że kolor masejowski. Dobra, ryzyk fizyk, nie będę jej wypożyczał, chociaż to jest 255. Nie, dobra, kupujemy, myślę, że wejdzie bez problemu, bo to jest jedna z mniejszych, więc teraz moi drodzy, proszę, jest Massey'ek, tam jest żniwiareczka, no po prostu mruczy kotek ładnie, naprawdę, o proszę, mamy Massey'ka, dobra, potrzebuję wyciągnąć i ustawić tą przyczepkę, myślę, że akurat powinna pasować do tego headeru, więc muszę ją tutaj, tak powiem, na razie ustawić. Dobra, myślę, że będzie pasowało. Dobra, muszę tak mniej więcej równo najechać. Będzie trochę wystawała za ten. No, szczerze nie bawiłem się nigdy jeszcze z wózkami. Ale myślę, że na tej mapie.
Teraz powinno być idealo. Moim zdaniem bardzo ładnie pasuje. Mam nadzieję, że nie będzie spadać. Załączamy tutaj wszystkie możliwe. No i jedzie sumsiot! Bo mi nowy nabytek porysujesz, dziadu jeden. Pięknie wygląda. Podoba mi się bardzo. Myślę, że nabytek trafiony, że żniwa powinny iść dużo szybciej niż do tej pory. Także, moi kochani, jest nowy, piękny nabytek. O, w słońcu. Dajcie sobie, zrobię ładne zdjęcie na miniaturkę. Jedź, sumsiot! Dobra, zasuwamy do garażu. I tak, moi kochani, widzicie, czas leci bardzo szybko, bo widzicie, pokosiłem, sprzedałem kombajn, jeszcze mi tu coś kasiory zostało i kupiłem nowy kombajn. Wózka nie brałem pod uwagę, powiem wam szczerze, także to był spontan. Udało mi się ładnie trafić i dobrać jeszcze, że pasuje idealnie do tego masejka. Także tutaj, no naprawdę teraz trzeba otworzyć wieżeje. No, pięknie wygląda po prostu. Super. Teraz pasowałoby. Przycelować, żeby tutaj ładnie. Tutaj ładnie wszedł ten header. Doszedł do ściany. Z kombajnem się nie zmieści, ale jest dobrze. Kombajn za to ładnie tutaj sobie stanie. Po prostu, moi kochani, mój park maszynowy już się rozrasta, mamy tutaj masejka ładnie, no po prostu pięknie i cudownie. Dobra, zamykamy bramy, żeby nam sumsiot nie podkradł. Czekajcie, nie tutaj jest, tu jest. Też za dużo nie widział, kurde, ile mamy pieniądzów. Ten sumsiot złodziej, co nas tam podgląda. No i dobrze, moi kochani, takim sposobem mamy już nowy nabyteczek i takim fajnym akcentem kończymy ten odcineczek. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę i zapraszam na kolejne odcinki z mojej serii Od Zera do Ranchera. Do Ranchera, przepraszam. Za dzisiaj wielkie dzięki, trzymajcie się, cześć.